Cześć, witajcie. Dzisiaj wybraliśmy się do lasu. Miejsce, jakie będziemy przeszukiwać, to stary, nieistniejący trakt leśny, który przebiegał przez las. Dzisiaj jest to zwykła ścieżka, natomiast w XVIII-XIX wieku była to główna droga. No i chcemy sprawdzić, czy zostały tam jakieś pamiątki po wcześniejszych bywalcach na tej drodze, jak i pamiątki współczesne, które no, mogli zgubić ówcześni mieszkańcy, którzy uczęszczali przez tą drogę. Cały sprzęt przygotowany, za chwilę się przebiorę, wrzucę na siebie jakąś bluzę, bo no, niestety komary tną niesamowicie. Mam nadzieję, że uda się chociaż z godzinkę pochodzić, złapać świeżego powietrza, no i przy okazji coś znaleźć. Ja dzisiaj zabrałem ze sobą do poszukiwań Golden Maska. Jest to jeden z moich ulubionych wykrywaczy. Jest bardzo czuły, szybki, dosyć głęboki i też ma wbudowane trzy częstotliwości robocze, 5, 15 i 30 kHz, co nadaje temu detektorowi bardzo dużą uniwersalność. Ja dzisiaj będę używał w tym detektorze 30 kHz. Jest to mój program autorski, który sam stworzyłem do poszukiwań drobnych monet, jak i biżuterii, w tym złotej. Jest pierwszy sygnał. 47 ID. Zobaczymy, co to jest. Czy to widać? Czy trzeba będzie wziąć łopatkę, żeby podkopać? No i jest pierwszy sygnał, tradycyjnie puszka, tych puszek, jak sami wiecie, jest wszędzie pełno, a najwięcej tych zrywek aluminiowych, a to daje niesamowity, mocny sygnał, taki pewny do kopania. Przeszedłem jakieś 100 metrów, nie miałem za wiele sygnałów. Jeszcze wykopałem jedną puszkę. No to i dodatkowo kilka sygnałów, jakieś stare gwoździe, druciki metalowe, które nic jakby nie wnoszą w te poszukiwania. Natomiast po drodze moją uwagę zwrócił rowek, który jest tutaj tuż za mną. Tutaj też taka cenna uwaga, że jeżeli przeszukujecie takie miejsca, stare trakty, no niestety trzeba się zatrzymać i też przeszukać dojścia do tych cieków wodnych. Dlaczego? Od zawsze człowiek trzymał się blisko wody i ta woda była niezbędna do normalnego funkcjonowania. Będąc na takim trakcie, ktoś mógł no po prostu skorzystać z tej wody, czy to dla siebie, czy dla zwierzyny. Czyli pamiętajcie, jest ciek wodny, był człowiek, prawdopodobnie są jakieś znaleziska. Ja wejdę i poszukam, no zobaczymy, czy coś się trafi, czy nie. Natomiast ja to robię z automatu, bo wiem, że takie miejsca mogą nas pozytywnie zawsze zaskoczyć. Tak wygląda oto ten ciek wodny. Są łagodne zejścia. Tu szerzej widać pierwotne koryto. Dzisiaj to jest rowek, natomiast wcześniej to była większa rzeczka. Tym bardziej warto wejść i poszukać. I to jest potwierdzenie tego, co mówiłem. Udało nam się znaleźć 10 zł z 1959 roku. Także pamiętajcie, chodząc wzdłuż traktów, duktów leśnych, jakichś ścieżek, gdzie tylko widzicie ciek wodny, schodźcie od razu, szukajcie. Tam zawsze człowiek musiał zejść, nabrać tej wody, napić się, obmyć czy też spoić konie. Dzisiaj na poszukiwaniach jestem wspólnie z Tomkiem. Tomek, jak widzicie, ma swój sposób ubierania się, warto na to zwrócić uwagę, tak jak każdy detektorysta. Kamizelka taktyczna, digger. A, tylko nie chroni przed komarami, nie? No nie chroni, bo niesamowicie nas komary gryzą. Ja się stwaniłem, wziąłem bluzę, natomiast Tomek, no niestety, musi cierpieć, komary go gryzą. Szczotka do czyszczenia monet.
dobrze zamocowany propointer. Wszystko zrobione tak, aby podczas poszukiwań był duży komfort chodzenia. Spodnie Moro. No i Tomek, pochwal się, jakie buty masz. Buty taktyczne. No, tak. Buty to już do wymiany. Już swoje nakopały. Natomiast no, długie, zakostka najważniejsze. Podobne też do moich. Także rewia mody wśród detektorystów oczywiście też musi być. No i oczywiście pas. No i co tą Tomku masz? Nożyk w razie ktoś się napadnie jak w lesie. Jak grzyby będą. A jak grzyby. No już pomału się zaczynają. Nie? Także. No ale to jest ważne, bo komfort chodzenia podczas poszukiwań to jest jakby klucz do sukcesu, bo możemy się ubrać w taki sposób, że za godzinę czasu zaparzymy się i będziemy wracać do domu. Tomek, a pochwal się, jaki dzisiaj detektor wziąłeś na poszukiwania. Ja zawsze ten sprawdzony swój biorę. Tomek też jest miłośnikiem Golden Maska. Przed wyjazdem nawet rozmawialiśmy, jakie założyć cewki. Także też Golden Mask. Od ilu lat ci towarzyszy? Cztery lata, także Golden Mask. No i cewki mamy te same, bo ja też mam 12-calową. Bardzo dobra, sprawdzona cewka pancerna typu Spider. Mocna i do tego czuła i głęboka. A pochwal się, co znalazłeś. A 4 złote na drodze przed chwilą. Także to, co wspominałem, że na tych ścieżkach no, jest dużo współczesnych monet, też tym bardziej, że jak tu widzę, ta ścieżka była poprawiana. Ładne, świeżutkie. 4 złote, czyli prawie na 2 piwa będziemy mieli. Prawie. Obrączka nie, ślubna, to nie znalezione. To na palcu było. Pozdrowienia dla żony Edyty. Ma też cierpliwość, jak każda inna kobieta dla detektorysty, no bo nas dużo nie ma, przebywamy często poza domem, no ale no niestety wszystko trzeba godzić, obowiązki domowe z pasją. U mnie, w moim przypadku, to akurat jest też praca, także przyjemne z pożytecznym. Na żywo pewny sygnał, zobaczymy co to. Widać nieuczęszczane miejsce, ale świeci słońce jak nic. Na żywo zobaczymy co wyjdzie. Blisko, 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 coraz bliżej. Blisko, 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 coraz bliżej. Jest. Co? Tak. Jakaś ozdóbka. Ozdóbka. O, proszę. Jakiś medalik? Nie, nie. Nie, nie, nie. Coś to było. A. Przeczyścimy. No zobacz. Coś tam się ujawnia. Do tego właśnie są potrzebne szczotki, żeby przeczyścić. Jakiś kluczyk? Element jakiegoś kluczyka chyba, no. Może być. No ale ciekawostka, zobacz. I to tak nagle wykrywacz odpaliłeś, bo szliśmy, rozmawialiśmy, a tu jakiś listek od kluczyka. Tak, jakiś kluczyk. Kluczyk. No i pięknie. No i udało się. Gratuluję. Podejdziemy do Tomka, zobaczymy co za guzik znalazł. Mówi, że z lwem. Zobaczymy. Ja nie wiem, czekaj, bo to jest taką. Jest tak. Fin, jakiś gryf. Jest. No z gryfem. Ładny, w środku lasu. Głęboko był? Ze 20 cm, ale komary to nie zjedzą zaraz. Zobacz, ile tu lata tego. Ja mam bluzę, to ja jakoś wyglądam, ale ty na krótki rękaw w środku lasu, to niesamowicie. Ja mnie dalej chroni bluza. Na razie. Na razie. A ja ten srebrny krążek, który widzisz, wiesz co, z punktu widzenia logicznego była to moneta, natomiast ciężko teraz to określić, bo nie ma uszka, nie jest to na pewno jakiś guzik i tak dalej. Pewnie słabe srebro pruskie, które często trafiamy, nieczytelne. No ale no, to też pokazuje, że ścieżka była uczęszczana, że przyjmijmy, że to jest moneta, tylko nie wiemy z jakiego okresu. Pruska, ale co, no to pewnie się nie dowiemy, bo nic nie widać na niej, nie? Pokażę wam, w jaki sposób namierzamy takie stare drogi, nieistniejące trakty czy dukty leśne, które kiedyś miały duże znaczenie, a dzisiaj są po prostu zwykłymi ścieżkami leśnymi. W internecie obecnie możecie znaleźć bardzo dużo aplikacji, które ułatwią nam poszukiwania. Ja stosuję aplikację Vetus Maps. Jest to aplikacja częściowo płatna, natomiast ona działa bardzo sprawnie w każdym miejscu, gdzie się znajduje. Wrzucimy swoją lokalizację.
Tak. Na jakiej zasadzie działa ta aplikacja? Musimy ją najpierw sobie zgrać na telefon i wybrać sobie mapę do poszukiwań. Ja wybrałem sobie mapę z 1893 roku. Proszę, tutaj na dole jest podana informacja. Większość map jest poniżej, natomiast druga i kolejne mapy są płatne. One kosztują 18,99. Myślę, że to są niewielkie pieniążki, a poszukiwania naprawdę będą łatwe. Będziemy mogli namierzyć stare szlaki, stare jakieś młyny czy nieistniejące osady, co Wam dzisiaj też pokażę. Najpierw pokażę Wam, na jakiej zasadzie namierzam stare dukty, stare szlaki, zwłaszcza w lasach. Jesteśmy w miejscu, gdzie właśnie jest taki stary szlak. GPS pokazuje nam położenie, gdzie jesteśmy. Na podstawie tego punktu możemy przenieść się na mapę z 1893 roku i zobaczyć, czy te drogi były. Do tego służy nam odpowiedni suwak, który nakłada obecny stan, gdzie jesteśmy, na mapę tą, którą wgraliśmy sobie z tej aplikacji. Czyli suwakiem przesuwamy, pokazuje nam obecne położenie, natomiast przesuwając w prawą stronę, otwiera nam się mapa z konkretną naszą lokalizacją. Aplikacja też pozwala zapisywanie trasy, jaką przeszliśmy. Znajduje się ona w pamięci. Prosta, skuteczna w użyciu aplikacja. Czyli tak, jeszcze raz. Jedną mapę mamy za darmo z 1893 roku. Inne mapki, jak chcemy sobie wgrać, musimy pobrać je. One się automatycznie nam wgrają na tą aplikację, natomiast musimy zapłacić za to 18,99. Jeżeli chcecie, możecie korzystać z innych aplikacji. Te są darmowe, jak i też częściowo płatne. Z tego skrzyżowania dróg, które nam pokazuje, że było też już wcześniej, przeniesiemy się teraz na miejsce, gdzie stał stary młyn. Ja pojadę w takie miejsce, które no wiem, że on tam na pewno był, i pokażę Wam na przykładzie tej aplikacji, jak można zlokalizować taki młyn i miejsce, gdzie się znajduje, a później pojedziemy do nieistniejącej osady, która liczyła kilka domostw, ale to też chcę Wam pokazać, że ta aplikacja fajnie to wszystko pokaże, że te nakładki się sprawdzają. Dotarliśmy do miejsca, gdzie stał wiatrak. Usytuowany on był za moimi plecami na najwyższym punkcie. Pokażę Wam na mapie, jak to wszystko wygląda. Robimy te same czynności. Klikamy na mapkę i ładujemy swoją lokalizację. O, jesteśmy obecnie w miejscu, gdzie stał wiatrak. Niestety nie ma tutaj żadnych zabudowań i nic związanego jakby z tamtym okresem. Przesuwamy suwaczkiem w prawo, ujawnia nam się wiatrak. Jest to miejsce, lokalizacja, która podpowiada nam, że warto w tych okolicach się kręcić. Bardzo prosta i skuteczna aplikacja. Jesteśmy w miejscu, gdzie tutaj na skraju lasu stała wieś. Dzisiaj po niej nie ma śladu. Wchodzimy po raz kolejny w aplikację Vetus Maps. Musimy włączyć lokalizację. Klikamy w lokalizację, żeby nas GPS przemieścił w te miejsce, gdzie jesteśmy. No i tutaj dokładnie widać, zobaczcie. Jesteśmy w tym miejscu, nie ma zabudowań. Przesuwamy suwaczek i widzimy. Czekamy, aż się załaduje. I widzimy dokładnie, gdzie stały domostwa. Są one tutaj zarysowane dokładnie, gdzie w miejscu, gdzie stoimy. Miejscowość nosiła nazwę Klej Nipkał, czyli Małe Nipkowie. Bardzo prosty, skuteczny sposób do namierzania miejsc. Przydatny bardzo w poszukiwaniach. W opisie pod filmem znajdziecie link do aplikacji Vetus Maps. Ja się z Wami już będę żegnał, natomiast jeszcze na koniec pokażę Wam, jaka plaga komarów nas dopadła w lesie.
Dzisiaj był trudny dzień do poszukiwań, nie udało się długo spędzić czasu w lesie. Komary praktycznie cięły i to niesamowicie, ale przyczyną tego też była nadchodząca burza, która mnie chwyciła po drodze jadąc, nagrywając Wam te miejsca, gdzie chciałem porównać z aplikacją Vetus Maps. Także do zobaczenia i obejrzyjcie jeszcze inwazję komarów. Podchodzę z tą swoją większą łopatką. Gdzie ten sygnał? Nie, ale tu są korzenie, ale to nie jest głęboko wcale. Zobacz sygnał, gdzie jest. W dołku jeszcze, bliżej mnie. Jest za nich sygnał, głębiej do dołka, ja ci to wyrzucę tutaj. Zobacz. Jest. O. Brynek, nie? Kulka. A nie. Pocisk ołowiany. Zniszczony. O, grzyb. Czary mary, odejdźcie od Tomka komary.